Pierwsze pytanie jest bardzo ambitne, które do mnie dotarło. Ile mam wzrostu? Nie wiem, czy to teologicznie odpowiedzieć, filozoficznie czy matematycznie, ale odpowiem w sposób bardzo prosty i najprostszy. Jak wiecie, nie dowijam w bawełnę. Mam 6,2 stóp. Co, obliczcie, ile to jest. Zostawię was tą zagadką, a przyjdziecie do domu. Słuchajcie, nie dam rady, tych widzę, tu jest cały kubeł. Biedny ojciec się tutaj patrzy na te pytania. Niektóre to jest jakieś A4, jakbym tylko był wypisane kolaboraty, więc to jest, nie ma siły na to odpowiedzieć. Niektóre pytania, ja nie wiem, czy odpowiem, bo są pytania, gdzie nie mogę odpowiedzieć, bo ja tu nie jestem jakimś guru, ani żaden inny intelligent, ale starał się chociaż trochę powiedzieć. Jak tam żyjecie, dobrze? Lepiej przed czy po rekreacjach? Fajnie, że już jest po, nie? Jedliście obiad, tak? Fajnie. Ciekawe to są. Moi kochani, tak ksiądz Piotr wspomniał, do tych pytań w sprawie tyle do nas, do północy do jutra nie zdążymy. Boże, niektórzy mają czas, ale nasze siły też są ograniczone. Także pytanie pierwsze, takie, które mi tutaj... Po mojej spowiedzi ksiądz poszedł do spowiedzi. Czy ważna jest moja spowiedź? I bukiet. Po mojej spowiedzi ksiądz poszedł do spowiedzi. Ale może to nie było związku między... Kogoś spowiedzią mam się... W nawiasach jest opisane, nie myślę, abym to ja była przyczyną spowiedzi księdza. Mówiłem, że było najłatwiejszych zacząć. Ja nie mam pojęcia, co tu odpowiedzieć na to. Nie wiem. Grunt, że poszedł do spowiedzi, nie? A z jakiej przyczyny to... Jak szukać pomocy dla osoby, która kwestionuje w Kościele wszystko, co dzieje się po II Soborze Watykańskim, ważność sakramentów, podważa nawet świętość Jana Pawła II? Ja myślę, że bardzo proszę. Wiemy, że są różne ruchy, które jak święty papież Benedykt pozwolił odprawiać, prawda, mszę kapłanom, i są różne ruchy. Na przykład w mojej parafii teraz przyjechało 8 franciszkanów z Włoch, którzy przejęli moją parafię, i oni odprawiają mszę, powiedzmy, zwykłe, te nasze teraz, i odprawiają mszę łacińskie, trydenckie. I to jest dla mnie największy skarb, bo jedna i druga msza jest ważna, jedna święcenie. Mnie też kiedyś ktoś do mnie powiedział, wszyscy macie nieważne święcenia. Ty jesteście w ogóle nie księżni. To znaczy i papieży, i biskupi, wszystko jest nieważne, prawda? Myślę, że to jest troszeczkę za daleko pójście i nie jest to od Pana Boga. To znaczy, jeżeli Kościół należy do Pana Boga, no to jak Pan Bóg by na to mógł pozwolić, żeby to coś takiego doszło? Co ja jestem winny, że się urodziłem po Soborze, Pan Bóg mnie powołał, wyświęcił, to znaczy wyświęcił mnie w błędzie, wyświęcił mnie w jakimś pogaństwie i... To dla mnie, ja tego nie mogę zrozumieć. Myślę, Jezus powiedział, bierzcie ze starego skarbca i z nowego, nie? Starych i nowych rzeczy. Jest inna mentalność dzisiaj ludzi. Ludzie się przecież zmieniają. Moje pokolenie nie jest takie jak pani, a pani nie jest takie jak pani babci. Każde pokolenie jest inne, a mentalność dzisiejszych 16-latków to jest zupełnie inna. Więc jak do nich, nie chodzi o to, żeby ich dostosowywać liturgię do mentalności, ale myślę, że Pan Bóg najważniejsze chce przyjść do nas. I ja odprawiam mszę podsoborową w sposób godny i najlepszy, jak mogę, i mogę mieć pełną świecę, mogę mieć kadzidło, i mogę mieć ukłony i szaty i wszystko, co jest tym złego.
oczywiście przegięcie jest na zachodzie, że jak ja widziałem księdza w parafii odprawiającego w kieliszkach po winie i taka po prostu sobie była biesiada z ludźmi, bo to trzeba, w Niemczech taki widziałem na YouTubie, jak ksiądz odprawiał w jakimś domu starców i po prostu zamiast kazania po Ewangelii to robił taniec z wężem, a potem się przebrał, dalej odprawiał mszę, a potem Pana Jezusa roznosił tak do stołów jak kelner i wszyscy jedli. No oczywiście to są tragedie, co się dzieje, no ale to za to nikt nie odpowiada. Więc mi się zdaje, że ze skarbca starego i nowego. Jednego dnia będę śpiewał to, cośmy teraz śpiewali, drugiego pójdę na chorał gregoriański. I chyba nikt mi na to nie przeszkodzi, prawda? Więc to chyba nie ma, a ci, co tak potępiają, no to ja nie wiem, kim oni siebie robią, że mnie potępiają, wszystkich potępiają. Czy to od Pana Boga pochodzi, no to musimy się zastanowić. Ja myślę, że chyba nie. To takie pytanie. To ważne. Co zrobić oprócz modlitwy, gdy wie się, że kapłan, takim słowem czytanym jest zepsuty, babra się z bioenergioterapię, odpromienniki i tak dalej? No pierwsza rzecz to jest napomnieć tego kapłana. Teraz 90% daje, że ten ksiądz nie posłucha. Nawet na pewno i brata w kapłaństwie nie posłucha, bo jeżeli ktoś głęboko siedzi w okultyzmie, bo to jest okultyzm, to nie jedno napomnienie nie wystarcza. Myślę, że tu trzeba przeprowadzić szturm modlitewny za tego kapłana, aby się opamiętał. To dotyczy kapłanów, sióstr zakonnych tak samo, ludzi duchownych. I to są ludzie, którzy są często poranieni już. Przecież kapłani też przychodzą z domu, gdzie już mógł być okultyzm. I to są też ludzie, którzy pragną mieć moce. I chcą uzdrawiać, chcą pomagać za wszelką cenę. Nie ma to nic wspólnego z Ewangelią, a szkoda. To są tragedie. Ja znam osobiście, jak wam mówiłem, i wiem na przykład ten ksiądz, co wam mówiłem, co był Reiki Master tam raz, to potem księża, no, zaczęli z nim rozmawiać, to on tam odburkiwał się, był nieprzyjemny. No to są już siły demoniczne, które działają. Ale myślę, że pierwsza rzecz to jest szturm modlitewny za tego kapłana. Post i modlitwa. No ale jeżeli nic się nie da zrobić, ja myślę, że, no nie wiem, to już tylko stawić w łasce Bożej. A potem też rozmawiać z nim. Jeżeli kogoś wyrzuci, czy będzie jakaś inna reakcja, no to nic już nie można zrobić. Ale post i modlitwa chyba jest najważniejsze. Zawsze ja bym się spytał księży, możemy sobie razem różaniec mówić, zobaczymy, co się będzie działo, nie? Bo przeważnie ci ludzie nie są blisko Matki Bożej, bo demony nie pozwalają na to, jak wiemy. Ale nie potępiać, nie rzucać kamieniami, ale jest to sprawa poważna, bo przez swój urząd kapłana wykorzystywany jest do, może nawet nieświadomie. On myśli, że to jest wspaniałe, że to właśnie tak ma być, że to już nie ma nic wspólnego z demonami. Ci ludzie są naprawdę niektórzy przekonani, że to jest okej, okay, że to jest dobrze. Ale jak my wiemy, to nie jest dobrze. Więc modlitwa, myślę, że pierwsza rzecz. I nie bać się, bo chodzi o zbawienie tego człowieka i ile on szkód narobi przecież innym ludziom. Tu jest problem. Dość krótkie, ale rzeczowe pytanie. Jak żyć z opętanym mężem? Znaczy, jeżeli człowiek jest opętany, no to jest dramat w rodzinie. To jest uwaga, alkoholik, nie? No jak żyć z alkoholikiem? No takie pytanie. Jak żyć z psychicznie chorym? To są dramaty. Jak żyć z seksoholikiem, który traktuje żonę jak lalkę i wiemy, co robi, prawda? To jest, tylko mówimy o alkoholu, ale opętanie jest rzeczą potworną. To nie jest, że człowiek jest opętany cały czas. Bo to są ludzie kulturalni, to są białe kołnierzyki, to nie są ci, co mają te wszystkie wisiorki i tatuaże. To są bardzo często ludzie z korporacji, z wysokich stanowisk, z wysokich półek. Grzeczni, piękni, jeżdżący pięknymi samochodami, uśmiechnięci, zimni, oczy lodowate. To są ludzie, to są te opętania najgorsze. Jeżeli to są te takie opętania płytsze, no to jest agresja, to jest agresja na Kościół, na księży, na rzeczy święte. No jest to tragedia.
Gdy zaczynacie się modlić za takiego człowieka w domu, no to ten człowiek to jeszcze bardziej się rozdrażnia. Więc jest to trudne. Czy pani pytanie, czemu to się wydarzyło? Co się stało? Czy to było przed ślubem? Czy takiego już sobie ktoś wybrał świadomie, czy nieświadomie? Czy to wyszło po ślubie? Takie opętanie. Na Zachodzie to bardzo często opętania są przez masonerię, no bo wszystkie te zachodnie kraje masoneria działa strasznie. W Polsce znowu nie tak, ale na przykład w Polsce są opętania, bo ile tu przez Polskę przeszło, to nie Rosjanie, to Niemcy, to Szwedzi, to ci, to Ukraińcy. To... I to wszystko się mieszało, prawda? Gwałtów ile było. Pamiętam, rozmawiałem teraz z proboszczem tamtych podkarpackich, mówi, czy księdza, u mnie w parafii to jest dramat. Ludzie się żrą, wyzywają sąsiada, by tam motyką przerąbał. Do kościoła chodzę. Ja mówię, no księże, a jaka jest historia tej wioski? No tu było upa, tutaj się wyrżnęli, tam za tutaj, tu krew się polała, tu były te wszystkie walki gdzieś tam. I ja mówię, przecież jakie to są demony tam. To wszystko jest zaproszone na tą ziemię. Cię ksiądz dziwi, że ci ludzie tak żyją, no i trzeba egzorcyzm odprawić w parafii. Dopiero się tym księżom oczy otworzyły, egzorcyzmy parafii. Ksiądz może odprawić miejsca, każdego po tym domu. Bo ci ludzie są już tu wrodzeni, ale te demony są na te terytorium zaproszone przez krew tam jest, nienawiść międzyludzka. Także jakie to są podłoża tego opętania męża. Ja spotkałem się już coś takiego, no i ludzie błagają, proszą, a ja pytam się, czy mąż chce być uwolniony. No ja nie wiem, muszę z nim porozmawiać. No na siłę nikt nikogo nie przyprowadził. Wyjście z opętania to jest pierwsza dobra wola tego człowieka. O, no musi być, to jest pierwsze wyjście. To nie jest na siłę go przyprowadzę, uśpią mnie, rozkroją i wyjmą jakiegoś tam z brzucha demona. To nie ma tak. To jest walka i to są tragedie w rodzinie, w rodzinach i jest tego bardzo, bardzo dużo. A co dopiero jak macie dzieci opętane, macie młodzież, ma 17, 18 lat, rodzice ten, a syn jest opętany, nie? A wszystko się ci zwala, że to ci jest nerwowy, że to jest w tym wieku, że no wiemy te sprawy. Nie, on po prostu wiele z nich jest opętanych również, uniewolniony przez szatana, nie tylko z opętanych, więc jak ci rodzice mają z takim żyć? Jak tylko wszystko jest na ku, trzaskanie drzwiami, tu pani. I to nie jest tylko, że ta młodzież jest taka dzisiaj zła. Po prostu są całe społeczności opętane. To mówi ojciec Amorth. To są całe społeczności, szkoły mogą być, wszystko. Także jak się w szkołach żyją dziwne rzeczy, prawda? To nie jedno dziecko. Teraz ty posyłasz to dziecko do tej szkoły i musisz potem żyć. To są... Ale kto o tym mówi? Ktoś będzie tego słuchał, co ja teraz mówię, to powie, ten facetowi zupełnie odjechało, nie? O co mu chodzi? Ale takie są rzeczywistości. Pójdziesz do swojego nawet proboszcza, to ci powie, że to jest bzdura, trzeba iść do lekarza i wziąć tabletki jakieś. No Boże. Ale dzisiaj już są całe szkoły, całe społeczności, grupy już ludzi, którzy poszli całkowicie w drugą stronę. I oni wam przynoszą do domu to dziadostwo. Teraz co taka matka ma robić? Płacze po nocach, mówi różańce. No ale co z tym zrobić? No, na tym polega tragedia dzisiejszego świata. Dawniej to były gdzieś jakieś ludzi, ktoś był opętany, to już w ogóle nie. Tak dawniej na wiosce ktoś żył bez ślubu, no to Boże, napiętnowany był przez całą wioskę. A dzisiaj... Chodź, ty się czepiasz, chłopie. Przecież to jest normalna rzecz. Tak samo jest z tym. Przecież to jest normalne. To jest, no, ma ten wiek, to niech się wyszumi, nie? A my nie widzimy, co się dzieje. Także ja nie ma na to odpowiedzi, recepty. To są dramaty, dramaty dzisiejszego, XXI wieku. Nie tylko w Polsce, ale wszędzie na całym świecie dziś. Czy osoby świeckie mogą posługiwać modlitwą uwolnienia? I nie chodzi tu o towarzyszenie kapłanowi, ale o posługę. Metodą, tak jest napisane, 5 kluczy według rozwoju. Wiem, że posługują i ta metoda pana Lozano jest używana. Pan Lozano, chyba wiem, jest teraz katolikiem, kiedyś nie był. Są różne zdania na temat tej metody. Jest tam na pewno coś racji, bo sam kiedy robię rozeznania, to oczywiście jest i to działa, ale to jest do pewnego tego stopnia. To nie wchodzi się w głębi. Jeżeli człowiek nie zna się dokładnie na tym,
to można wejść na terytorium, na którym się nie powinien człowiek znaleźć. I ja widziałem ludzi w akcji, którzy świecki, którzy siedziała kobieta i prawie nad nią siedzieli i mówi: pluj, no wypluj go, no wypluj go, wyduś go z siebie, nie? Ja mówię: Boże kochany, no zaraz go wykręcać tego człowieka. No. I takie już, jak już potem widziałem te manipulacje w psychice ludzi, nie? Tu na pewno cię ojciec, nie wiem, wymyślam, skrzywdził. Ale, no i zaczęli tam drążyć gdzieś tej podświadomości. Ta kobieta o mało nie dostała zawału, potem do mnie przyleciała i mówi: przecież ja miałam najukochańszego ojca, co oni mi wmawiają, nie? Więc są takie nadużycia, a są, gdzie posługują, ale teraz pytanie, kto posługuje? I tu jest weryfikacja, musi być bardzo i przygotowanie, i weryfikacja tych osób, to co mówiłem. Bardzo często ludzie się pchają, którzy już mają gdzieś nagrabione. Gdzieś już tam kiedyś w przeszłości posługowali gdzieindziej i czymś innymi mocami. Bo to już jest ten stygmat, to już jest ta odbite na całe życie. Ja nie potępiam tych ludzi. Ale to nie chodzi, można się nawrócić i wspaniale, i można iść i robić wszystko w Kościele. Ale przeważnie ci ludzie, którzy już kiedyś sobie gdzieś nagrabili innymi mocami, oni szukają dalej mocy. Czy to będzie ta moc, czy Ducha Świętego, to jest obojętnie. Ale to jest ten stygmat, że ja chcę coś robić nadzwyczajnie, że ja kimś chcę być, że ja będę nakładał ręce, ktoś się przewróci, że ja będę modlić się, ktoś diabła tam wykrztusi i tak dalej. Teraz tam ci ludzie w parafiach, czy gdzieś w wspólnotach są weryfikowani. Przez kogo są weryfikowani? Ja znam wspólnoty, gdzie nie ma żadnej weryfikacji. Po prostu przychodzą chętni, no bo ona tak się ładnie modli, bo przyszła. A najlepsi są tacy, co dopiero się nawrócili rok temu i już posługują, nie? Pytam się, jak się nawrócili? No bo już jeżdżą i dają świadectwa tacy. Ja mówię, bo się nawrócili, bo oni są słynni, bo tu do młodzieży jeżdżą po rekolekcji. Ja mówię, czy przeszli oczyszczenie? No nie, ale oni byli w spowiedzi, już się nawrócili. Ja nie potępiam tego, tylko jesteśmy nieostrożni. Ludzie jeżdżą i dają świadectwa, bo nagle byli egzorcyzmowani, demon ich opuścił i nagle jeżdżą i dają świadectwa. Słynni, piszą książki o sobie. Ja bym był bardzo ostrożny. Bo demon może tak zagrać, jak wchodzi pycha. No ja jestem już oczyszczony, ja już jestem kompletnie egzorcyzmowana, ja jestem z księżmi na ty, ja już wszystko wiem, ja byłam w telewizji śniadaniowej, ja już wydałam takie tu książki, prawda? Mnie wszyscy znają w Polsce, jeżdżę po rekolekcjach. Ja bym sobie dał na wstrzymanie tabletkę, nie? Także naprawdę to są bardzo sprawy. Najwięksi ludzie, którzy posługują, są ludzie pokorni. I się nie pchają nigdzie. Oni posługują, są ludzie święci, tak samo stygmatycy, różni ludzie, którzy cuda widzą. Pierwsze się pytanie, są kryteria, kim ta osoba jest. Tu była heavy metalowcem, tu się ostrzygła, tu nagle dostała stygmaty. Od kogo? Jak było w Stanach Zjednoczonych, była taka dziewczynka, która zmarła, mi to opowiadali ostatnio. Ona zmarła w Dniu Świętości i proces się rozpoczął. Ona przez 17 czy 18 lat leżała w sumie, mogę powiedzieć, tylko komunią się żywiła, miała stygmaty. Ale co jest ciekawe, w koło jej, w promieniu 100 mil, było 15 krwawiących stygmatyków. W telewizji, w gazetach, cuda się zdarzały. Wszyscy byli od szatana. Ale jak szatan zrobił, żeby zagłuszyć tą prawdziwą? 15 nagle miało rany na czole, na ciele, krwawiące, mdleli przy Jezusie. Wszyscy byli fałszywi. A z pytanie, jakie ich było życie duchowe? Takich rzeczy się nie dostaje tak sobie. Zobaczmy na stygmatyków w Kościele, na tych wielkich charyzmatyków w Kościele, co szedł i w barze mlecznym dostał stygmaty, uzdrawiania. Tak to nie działa, nie? To trzeba być na to przygotowanym. Dlaczego dzisiaj trzeba modlić się o te dary mądrości i rozeznania? Nas tak, przepraszam, kolokwialnie szatan robi w balona dzisiaj w Kościele. I tak idziemy na leb, no bo jest ten głód. To więc idziemy wszędzie. Tu w tym Kościele, tam jest to zygwarie. Tu jest msza taka, tu jest msza taka, tu uwalnia, ten odcina, ten nakłada, ten popycha, nie? No i wszędzie się biega. Ten przyjedzie z tego kraju, ten z tamtego kraju. Wszędzie się idzie. A czy tak naprawdę się szuka Jezusa?
Kiedyś pamiętam, byłem w Chicago i działy się ciekawe rzeczy. W każdym razie podeszła jedna pani do bocznego ołtarza, tak się na wszystkich patrzy i się przewróciła i leży, nie? I nikt na nią nie zwraca uwagi. Myślisz, bo odniosła, tak patrzeć się na nią, nikt nie patrzy, wstała i poszła, nie? Więc no różne cudactwa się dzieją, naprawdę różne. Pytanie mnie zainteresowało bardzo, dlatego to jest odpowiedź zawarta już w tym pytaniu. To jest dość ciekawe pytanie do księdza. Czy słyszał ksiądz o mszy świętej jako ofierze krzyżowej? To jest napisane w nawiasach. Pan Jezus odbywa całą drogę krzyżową podczas każdej mszy, czyli ubecnienie męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I dalej, a nie jak to jest promowane, msza święta jako uczta. No to już mówimy. Ono jest właśnie chyba już odpowiedziane, prawda? Dzisiaj na zachodzie to jest msza święta jako tylko uczta, bankiet. Pan Jezus do nas przychodzi, posilmy się i bądźmy mocniejsi. Tam już nie ma dzisiaj pierwiastka żadnego cierpienia w tym. Tam Pan Jezus nie umiera i nie zmartwychwstaje, tylko nam taka, ksiądz jest taką maszynką do robienia Eucharystii, nie? Pieniążek pociągam, wychodzi, idę dalej do przodu. Taki jak to się nazywa, takie vending maszyny, nie? Włożysz i pociągasz, jest Pan Jezus i wychodzi. Tam już nie ma grzechu, nie ma cierpienia, nie ma odkupienia. Tam wszyscy idą, wszyscy jedzą, wszyscy się posilają. A jak im się powie, cześć do spowiedzi, że to jest Eucharystia, że to jest ofiara, to patrzą na mnie i skąd ty jesteś, nie? No to od razu mają problem. Myślę, że tak ojciec powiedział, tam już jest odpowiedź. No. Żadna uczta nie jest. To jest nowa teologia. Ale na szczęście wielu kapłanów już mówi prawdę. Ale na zachodzie niestety już nikt nie mówi o cierpieniu, ani o Jezusie, ani o drodze krzyżowej, ani o spowiedzi. Wszyscy mówią tylko, żebyśmy się dobrze bawili z Panem Jezusem. Uzdrawiali, bawili, że Pan Jezus to kochał. Wszyscy idziemy do nieba. No fajnie, nie? No takie łatwe chrześcijaństwo. Bez wymagania. No ale wiemy, do czego to prowadza. To wam nie muszę tłumaczyć. Czy małżeństwa niesakramentalne wskazane są na wieczne podróżnienie? Myślę, że do Ojca Świętego są pytania. Że na ten temat pisze doktoraty, profesury, książki, nie? To jak ja mogę odpowiedzieć, czy są na potępienie? Kim ja jestem, że ja mogę powiedzieć, tak, są potępione w piekle, nie? Nie, nie są, idą wszyscy do nieba, będą w piekle siedzieć. No, przecież są różne sytuacje. Ja, jak jeżeli ktoś siedzi jak na kartę rowerową, bo tak mu jest wygodnie, no to nauka Kościoła chyba jest prosta. Odcina się od wszystkiego, to jest jego wybór. Jeżeli ktoś, znam sytuację, gdzie kobieta miała kilkoro dzieci, mąż pijak gwałcił ją, odszedł, znalazł się ktoś, kto kocha te dzieci, ten, chciałem powiedzieć, że ta kobieta idzie do piekła? Nie, no nie wiem, no ale ja bym nie rzucał kamienia, są takie sytuacje. Dzisiaj ja miałem przez 6-7 lat w mojej parafii 5 ślubów. No więc na zachodzie jest pytanie, a reszta co? To jest ich wybór, nie? Oni tak po prostu chcą i Pan Jezus chyba był jasno powiedział ten temat Ewangelii. Po co mamy pisać nowe książki, prawda? Ewangelia mówi wszystko, Pismo Święte mówi wszystko. Najlepszy jest katechizm Kościoła, no tam jest wszystko napisane. Ja miałem taką metodę w parafii, no bo to nie jest polska parafia, ale mówię, to co teraz będę mówił, to mówię z tej książki. Podpisane przez Jana Pawła, katechizm Kościoła katolickiego. Jeżeli ktoś chce napisać donos do mnie, to proszę pisać od razu do Watykanu. I przez 6 lat nikt nie napisał. Przynajmniej nie jestem świadomy, nie? Ale mówię to, bo tak powiedzieli, że to mówi on, a to tam z Polski, oni to tam mają przekręt w głowie, nie? To są ci staroświeccy księża, a to są... Ja mówię, nie, to co powiem jest w tej książce. I to było mu takie bezpieczeństwo, nie? I to cytowałem i tam były kapitalne rzeczy są napisane. Także komuś się nie podobało, to już więcej nie przyszedł. A więcej ludzi przychodziło, niż nie przychodziło.
Więc trudno mi się zdaje, że potępiać. Pan Jezus powiedział takie słowa: prostytutki będą przed wami w Królestwie Niebieskim. Zdziwimy się, mówiłem wam te trzy rzeczy, nie? Że w niebie zobaczymy tych, którzy mi się nie spodziewali, zobaczymy tych, nie zobaczymy tych, którzy mi się spodziewali i sami się zdziwimy, że tam jesteśmy. Więc na pewno niewiele innych ludzi przed nas potępionych może być w Królestwie Niebieskim przed niejednym panem w koloradce. Na pewno daję wam gwarancję. Który nam się wydawało, że umarł w opinii świętości, a jaki był dostojny, a co on nie robił, a co nie mówił, a czy będzie w niebie. Tak słynny to był Katarzyna ze Sieny, ona miała ten niesamowity dar. Nigdy nie zapomnę tej sceny, ona opisywała, że umarł jakiś dostojnik kościoła, nie wiem, czy biskup, kardynał, jakiś dostojnik, całe miasto opłakiwało. Wszyscy tam brali udział, co tam się nie działo, jakie były mowy pożegnalne, a ona widziała, że nagle nadlatują straszliwe stwory, otwiera się trumna i rozszarpują ciało. Ona miała wizję, Katarzyna ze Sieny. Więc jak dzisiaj widzę te oficjalne pogrzeby, te mowy, te ach, och, to zawsze mam ten obraz, czy rzeczywiście to jest ta rzeczywistość, co Bóg widzi, nie? Co tam się dzieje? A czasami ten wiek zwykły gdzieś tam pochowają pod płotem, bo a, to była taka osoba. Nigdy nie końca nie wiemy, kto kim był i jak, co powiedział przed śmiercią. Także jak widzę te piękne pogrzeby oficjalne i te mowy i to wszystko, to mnie mdli. Ale zawsze mam ten obraz świętej Katarzyny. Chyba była Katarzyna ze Sieny, gdzie rozszarpywało ciało tego dostojnika kościelnego. Nie, także, proszę. Dialog. O, widzisz, no, dziękuję bardzo. Także taka jest odpowiedź moja. Nie mnie rzucać kamieniem. Ale kto uporczywie trwa w grzechu i mimo napomnień umiera w tym grzechu, no chyba Ewangelia jest jasna, ja nie wiem. A może żyć inaczej, nie? To jest jego wybór. Praktyczne. Jak używać egzorcyzmowanych? Wody, oleju, soli. No tu jeszcze jest napisane świecy i kadzidła. To już tam kiedyś opowiadałem, to gdzieś jest na internecie, jak to używać, żeby nie przedłużać. Olej egzorcyzmowany, to się pieczętuje cały dom, wszystkie wejścia, wyjścia, otwory w domu. Wszystko to w imię Jezusa Chrystusa pieczętuje, idzie się i robi się krzyżyki. Można w domu dziecka, w domu swojego dziecka, czy dzieci, czy młodzieńca. Sól egzorcyzmowana jest o tyle dobra, że ona nie wietrzeje. Ja to zawsze daję tak na parapetach wysoko, gdzie ludzie nie sprzątają, dookoła domu zrobić taką, nie po kwiatkach, bo wyschną, ale dookoła domu, najbliżej muru też wysypać, zrobić taką dookoła barierę czy ogrodu. Sól egzorcyzmowaną ja używam osobiście do spożywania, do potraw, prawda, i można ją jeść z wiarą tak samo, używać zamiast zwykłej, powiedzmy, soli. Woda, no wiadomo, woda wyparowuje. Jeżeli ktoś się źle czuje, można nawet się napić. No ale wodą też skrapiać co jakiś czas. Ale mówię, to nie są jakieś talizmany, to trzeba do tego wiary. I oczywiście dobrze, jak jest ksiądz po kolędzie i ksiądz gorliwie, to dom wyświęci również. Nie tylko tak idzie, nie? Tylko żeby to wyświęcić. Sam zaprosić kapłana, żeby tak każdy pokój wyświęcił, a potem kontynuować z wodą, z solą i jestem. Pamiętam taki przypadek, gdzie u moich przyjaciół mąż odszedł dziwnie z drogi wiary i wierności, a małżonka też płakała i mówi, co tu robić. Ja mówię, weź trochę soli i rozsyp w domu. Wzięła tę sól, zobacz, co się będzie działo. A on zaplątał się z kobietą, która podejrzewam była to kultystka. I wszedł do domu i mówi, coś ty tu zrobiła w tej kuchni, co za smród, mówi, to sprzątaj w tej lodówce, jakieś zgniłe jaja, zgniłe mięsa śmierdzą, nie? A ona w kuchni rozsypała tą sól. I od razu wiedzieliśmy, że gość miał problem duchowy. Ten smród takiego zgniłego mięsa, takiego rozkładającego się, tych takich zbuków, jaj, takich starych, to jest taki smród demoniczny.
I często właśnie potem taka osoba, czy na przykład, albo taka osoba na przykład nie wypije, dać na przykład nieraz do potrawy, na przykład mówi, co za świństwo to mi dać, przesoliłaś to, albo jakieś to zepsute, nie? Czasami się tak zdarza, że ludzie już opętani czy zniewoleni, bo oni nie tną się czegoś takiego. Także tak w skrócie, no to można mówić dużo jak używać, ale nie bać się, prawda? Nie bać się używać sakramentaliów, one nam są dane. I to jest właśnie jedno to. Kościół tak zwany nowoczesny zupełnie wyrzucił sakramentalia. Ale dopiero się do tego w tej chwili wraca, ale wielu, po co ci to tam zabobony, to tam staroświeckie rzeczy są. A do tego trzeba wracać i do tego ja nieraz mam oleje, sobie namaszczam się również swoje czoło, swój samochód w środku, w imię Jezusa Chrystusa. Demony nie wejdą. Ja ile miałem razy egzorcyzmy, to jak tylko chciałem posmarować osobę opętaną, to tam siedział cyrk. Weź te smarowidło, weź ten smar, weź ten i tak dalej, nie chcę tu mówić, nie? To po prostu pluła. Ja tu posmarowałem raz, pamiętam, wargi. No to, i to działa, no to działa, nie? To nie są żadne zabobony, to wszystko działa. A zwykły olej wziąłem, nic się nie działo. To jest niesamowita rzecz, ale to trzeba zrobić z wiarą. Na ile groźne duchowo jest pracowanie z przełożonym, który jest masonem? Bardzo, no, bardzo groźne duchowo jest, nie? Masoneria jest organizacją satanistyczną i jeżeli ktoś jest w masonerii, a są ludzie, no niestety jest to drama dla rodziny. Ja prawie z każdym na Zachodzie robiłem złamanie przysięg masońskich, to jest 33 straszne przysięgi i przekleństwa związane ze złamaniem. Ta osoba musiała, nawet jeżeli sama nie była masonem, to ktoś był masonem w rodzinie, to wszystko, całą rodzinę niestety to robi. No, pokrywa, prawda? Słowo mi się angielskie. Tak, to wszystko jest ten efekt na całą rodzinę. I dlatego jest to bardzo złe. I wiem, że na przykład ludzi, z których modliliśmy się, oni nie mogli wyjść, albo wracali do tego, bo i potem pytało, czy ktoś jest masonem. No tak. No takiej Anglii, Francji, w Ameryce, to tam masonerii, tutaj w Polsce tak jeszcze nie jest. Jest jeszcze masoneria, która jest nieświecka, ale niestety kościele. Masoni, tak, gdyśmy czytali, zinfiltrowali kościół też. Przez co? Przez to, że posyłali swoich ludzi do seminariów. Nie to, że też z łapanki brali kogoś. Przeważnie to jest dla kariery. Oni pomogą. Tak samo jak świecy, no. Jesteś masoni, oni ci pomogą. Robisz karierę szybko. Czy w urzędzie, czy w polityce, czy w... Ale w kościele również. No i tu mnie się w mojej ciasnej głowie nie mieści, jak można służyć Bogu i można służyć demonowi. A można. Jeżeli są ludzie tylko wychowani do tego, żeby rozbijać, no to jest dramat, nie? Jeżeli ktoś jest przełożonym i jest masonem, no to jest dramat podwładnego i zawsze to będzie dramat, bo tam diabeł ma swoje macki, tam to jest jego zasięg, to jest jego terytorium. O tym się dzisiaj nie mówi, chociaż coraz bardziej oficjalnie mówi się. Maksymilian Kolbe przecież grzmiał o tym strasznie. I co, już dzisiaj nikt o tym nie mówi? Nie ma, wywietrzało. Wszyscy się po prostu boją, wszyscy nie chcą, to jest tabu. A jeżeli się wie, gdzie szukać i wie, czego co czytać, to człowiek dopiero widzi, co naprawdę się dzieje. Jak wygląda ta druga, ciemna strona księżyca, jak to jest, z której my nie widzimy na co dzień. Ci ludzie są bardzo dobrze zamaskowani. Ksiądz Kiersztyn, nieżyjący, napisał książkę o masonerii. Można ją też gdzieś nabyć. No ale już ten ksiądz nie żyje. Ksiądz Tadeusz Kiersztyn. Ostatnia walka, zginął w dziwnych okolicznościach. No, pytanie takie, które... Co z intronizacją Chrystusa Króla?
to już biskupów się pytać, ja nie wiem. Skąd ja mogę wiedzieć? Nie mam pojęcia. Dalej. Jak postąpić ze świadkami Jehowy, którzy nachodzą w mieszkaniu? Prywatnie to bym wam powiedział, co zrobić. Najlepiej nie wdawać się w dyskusję, jeżeli człowiek nie jest silny. To jest sekta. To jest sekta. No wiadomo, że nie są to chrześcijanie. Nie uznają Chrystusa jako Zbawiciela i Syna i Boga. Więc nie są chrześcijanami. Jest to sekta amerykańska. I dzisiaj działają wszędzie. Widzę, mają te same metody w Anglii, mają te metody w Polsce. Kiedyś dawniej to wchodzili do domów. Chodzili. Dzisiaj jakoś nie chodzą, ale znowu stoją z takimi... Stoją z takimi stojakami, przynajmniej w mojej miejscowości widziałem, piękne młodzi ludzie, elegancko ubrani i stoją i wciskają tą strażnicę, nie? Co jest najgorsze to, że wiedza przeciętnego katolika jest zerowa. Zerowa wiedza na temat, w co my naprawdę wierzymy, jest zerowa. To, co biją nas na głowę protestanci, znajomością, w co wierzą, Biblii, tematyki. My jesteśmy, ja nie mówię, wszyscy nie chcę obrażać, ale nic nie wiemy. Nic nie, więc nawet jak człowiek przystartuje do niego, no to zginiesz, zmielą cię na mielone, prawda? Bo nie masz pojęcia w ogóle, o czym mówić. Co wiesz o Biblii? Biblii przecież nikt w katolickim kościele się nie czyta, nie mówi się, nic są. Dlatego my budujemy naszą wiarę często na piasku, na uczuciach, na tradycji. No nie tak jest? Na tradycji się ją buduje. A tam, gdzie jest głębia, tam, gdzie są wspólnoty, tam, gdzie się wchodzi w Pismo Święte, w rozważanie, w pogłębianie, no to w ten czas ta wiara jest mocna. Można stanąć czołem. Ja kiedyś pamiętam, taka była plebania i taki ogródek, a zaraz z drugiej strony ogródka był Jehowy mieszkanie. No to ja tam byłem w tej gościnnie i siedzimy w ogródku i kura chodzi po ogrodzie. A proboszcz się zerwał i z takim kijem za tą kurą, nie? Ja myślałem, że to na rosół będzie. On mówi, to Jehowa, niech tam wynosi się. I gonił tą kurę, ta kura... I on z tym kijem gonił tą Jehową kurę. A z drugiej strony był taki dziadek, który przychodził i on stał z jednej strony, a z drugiej my. I on mówi, niech mnie ksiądz ratuje, niech ksiądz mi pomoże. Wszystkie moje dzieci, to jest ich dom, czy mój dom, a oni mieszkają. Wszyscy Jehowy, ja jedyny katolik, nie? I Bidak, to nie była moja parafia. Jak Bidak umarł, to mu nawet krzyża nie dali te dzieci. No więc tam ktoś z wioski wyrył takim dłutem na betonowej krzyż, nie? No pochowali go jak psa, ale Pan Bóg już znał to serce, nie? Ale on tak stał przy tej siatce i mówi, tak chcę pomocy. Oni wszyscy przeszli do tej sekty, nie? A no, trzeba się za nich modlić, no ale jest to, nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem, a raczej z czymś drugim, nie? Ludzie mówią, że są wspaniali ludzie, dobrzy ludzie, ja nie oceniam, nie mówię. Wielu dobrych kiedyś katolików są wspaniałymi Jehowymi dzisiaj, bo nie otrzymali tego w kościele katolickim, prawda? Albo się zrazili, albo no, mieli pecha, że było tak, a nie inaczej w parafii. I naprawdę dzisiaj nie przekonać, to są najbardziej gorliwi antykatolicy, to są byli katolicy. Bo jeszcze jak ktoś się wychował, to jeszcze z nim można rozmawiać, bo dla niego jest coś nowość. Ja jestem dla niego wcielonym diabłem, więc mogę mu nagle powiedzieć, że nie jestem tym diabłem. Ale jeżeli to jest były katolik, to szanse są marne. To on będzie we mnie widział wszystko, co najgorsze już. I się tego nie przekona, nie? Nie przekonać tych ludzi. Trzeba się za nich modlić, nie? Ale to jest jedna z olbrzymich sekt, które ci no, rosną w siłę. Czy akt skruchy bez spowiedzi powszechnej, to jest bardzo proste pytanie, nieoczywiste. Czy akt skruchy bez spowiedzi powszechnej podczas mszy świętej jest wystarczający do przyjęcia Pana Jezusa w komunii świętej? Chyba ojciec sam muszę powiedzieć, nie, że nie. Oczywiście, że nie. Ale druga część. Dlaczego coraz częściej tak się dzieje w kościołach? Chyba to trzeba było pisać na zachodzie, bo teraz jeszcze tego nie ma. Szczęście.
że nie ma spowiedzi sakramentalnej, tylko tak zwana spowiedź ogólna. No u nas w diecezji tak było. Przez wiele lat biskup zamykał oczy na to. Potem nagle, jak zaczęli się niektórzy dobrzy katolicy buntować, to zrobiono tak, że ludzie mają podchodzić do księdza, ale bez mówienia grzechów, a księża będą tylko mówić regułkę rozgrzeszenia. Potem, jak znowu już to było za dużo, no to zaczęto wprowadzać, że pamiętam, jeden ksiądz mówił: podchodźcie, tylko mi nie róbcie tutaj takiej listy do sklepu, tylko tam dwa najważniejsze grzechy. A więc takie są straszne wypaczenia. W tej chwili jest to zabronione i nie wolno tego robić, bo poszły donosy do Watykanu. Biskupi się pozmieniali, ale takie praktyki były i wiem, że są. Tam po prostu już nawet nikt się nawet nie przejmuje, są w Szwajcarii, prawda? Nikt się nawet już nie przejmuje taką czy innym rozgrzeszeniem. Po prostu idą i już. A jeśli tak wypaczają naszego Ojca Świętego, no przecież Bóg jest miłosierny. Po co się w ogóle tym wszystkim przejmować, prawda? Bóg jest tak miłosierny, więc zobaczymy, w jakim kierunku my pójdziemy, co dalej będzie się działo. Trzymajmy się tego, w czym jesteśmy wychowani, bo to jest jedyna droga. Chociażby nie wiem wam, co potem ktoś kiedyś mówił, że ty wystarczy tylko poklepać i w sytuacjach awaryjnych, bez wyjścia, no potem trzeba iść do spowiedzi, można zbudzić żal, jeżeli rzeczywiście jest jakaś tragedia i człowiek nie ma możliwości w sytuacjach awaryjnych, bo takie są też sytuacje. Ale normalnie takiej sytuacji nie ma. No w Polsce nie można powiedzieć, że nie znalazłem księdza, nie? Ale w Anglii no czasami jest jedna parafia jak jedno hrabstwo. Z tego księdza następny jest 100 mil. I też nie wiadomo, czy wysłucha spowiedzi, bo może zapomniał, jak się spowiada. Więc sytuacja jest taka, jaka jest w tej chwili. A w Polsce te Polacy to już nie najwięcej denerwuje ci, co pro forma idą do spowiedzi. Wielkanocnej i Bożonarodzeniowej, to co wam powiedziałem. Właściwie to nie ja się chcę rozpowiadać, prawda? No dziewczyno, śpiewne, przeklinam, nie chodzę do gościańców, że i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Byle tylko jutro przyjąć komunię, bo jest pasterka albo jest rezurekcja. Od poniedziałku, no myślę, że Pan Bóg, to są takie świętokradztwa. A potem mamy to, co mamy. Przecież ja chodzę do spowiedzi, no czego się ze mną takie rzeczy dzieją? I potem, kiedy robię z kimś taki rozeznanie, nagle wychodzi, bum. Albo człowiek egzorcyzmuje i modli się o uwolnienie i to coś nie może wyjść. Gdzie on, czego się tam trzyma, nie? No i nagle trzymacie czegoś, co tam zostało, jak miałam 7 lat to, albo miałem 15 lat to. I teraz mi się nagle przypomniało, nie? Tego nigdy nie powiedziałam, nawet na spowiedzi księdzu, nie? I tu jest problem, nie? To nie są te prawdziwe grzechy, które człowiek gdzieś tam za oczu przypomniał, bo te grzechy są opuszczone, ale te skłamane, świętokradzkie, tu jest pogrzebany, tu jest problem. No ale jak mówią, wszystko jest, nic się... Ja odsyłałem kiedyś ludzi do księży, to księża mówili, co ty się będziesz nim przejmował, tu głupoty gada, jak już się wyspadałeś raz, wszystko jest przebaczone, nie? No to fajnie, nie? Ja też pójdę sobie na dziewczyny, powiem, zapomniałem i będę się udawał, że jest wszystko okej. Okay. No nie jest okej. Okay. No ale no to wszystko zależy od naszego sumienia. Człowiek wierzy, to wie, że nie jest okej. Okay. A idzie tylko pro forma, no to w ten czas jest jak jest, nie? Takie wszystko to jest byle jakie. A byle jakoś wiadomo, komu służy. Do 10 minut jeszcze mamy czas. Jeszcze chwilę. Jeszcze 10 minut postoję, bo mnie nogi... To już kończymy, powoli takie dość ciekawe, ważne pytanie. Jeśli za homoseksualizm odpowiadają konkretne demony, to czy po uwolnieniu taka osoba będzie wolna od pożądania? Och, wiecie co, to jest tak trudny temat. Kiedyś mówiono, nic o tym nie mówiono, prawda? Homoseksualizmie. Potem jak się okazało, że taki problem jest, to ci ludzie byli napiętnowani. Potem namawiano, że jest to choroba psychiczna. Jak jest to choroba, bo tak chcą, to znaczy nie ma odpowiedzialności moralnej. Jak jestem chory, to jak mam odpowiedzialność moralną, prawda? Chory jestem, bo na przykład jakąś tam mam agresję, no więc to nie ma odpowiedzialności moralnej.
Teraz nie można oczywiście z każdego homoseksualisty robić opętania, bo to też nie jest takie proste. Ale z tego, co wiem, nie chcę, żeby mnie tu ktoś chwytał za słowo, z doświadczenia swojego i wspólnoty, której jestem i byłem, i w Stanach Zjednoczonych, którzy bardzo mieli dużo przypadków z tym, to są poranienia z rodziny. W większości to są ludzie, którzy już zostali poranieni. Ludzie, którzy są poranieni, potem sami ranią, nie? Obojętnie jakiego jest stanu. On został poraniony, więc ile razy dokonywaliśmy modlitw, gdy dochodziło do homoseksualizmu, do grzechów, nie mówię o tendencjach, ale mówię, gdy chodziło do czynów, to potem dochodziło do strasznych manifestacji. Więc to nie jest moje doświadczenie, ale wielu ludzi, którzy w tej dziedzinie, na tym polu pracowali. Więc to wszystko jest połączone. To nie jest takie proste, ani psychiczne, ani wrodzone, ani tylko moja wina, czy nie moja wina. A dzisiaj z tego robi się normalność, prawda? Że tak po prostu ma być. I tak powiedzieli sataniści, jest to nasz sakrament. I dzisiaj nam się udaje legalizować go wszędzie, pod groźbą. Więc jeżeli powiesz coś przeciwko temu, to dzisiaj wylatujesz, to dzisiaj masz problem na Zachodzie. Dzisiaj nie można, nie wiem jak w Polsce jest, ale już na ten temat nie można powiedzieć, prawda? Tak samo jak powiesz źle o kogoś, kto pochodzi z Izraela, no to od razu z ciebie robią antysemitę i w ogóle, ale na mnie można bluzgać jak na Polaka i nie jesteś jakimś antypolakiem czy jakimś innym. A jakiś powiedział ładnie ksiądz, który kiedyś był żydowskiego pochodzenia, to powiedział, co to jest antysemityzm? To nie jest powiedzenie źle o kimś, kto coś zrobił, a jest założył pochodzenia żydowskiego czy źle. Antysemityzm to jest bluźnierstwo przeciwko Bogu Żydów. To jest antysemityzm, a nie przeciwko człowiekowi, systemowi czy nawet narodowi. No ale dzisiaj wszystko jest anty. Tak samo jest tutaj, wszystko jest anty. Homolowy, homo, ty jesteś homofob, jesteś homo taki, inny taki. To są tragedie ludzkie. Ja znam homoseksualistów, którzy byli i młodzi, i starsi, i księża. No widzieliśmy, co to się stało przed całym tym synodem, ten polski ksiądz. Ja akurat byłem w Stanach, wyskoczył. I to przecież to był na cały świat szok. I do mnie dzwonili w Stanach, bo akurat byłem, i mówi, ty jesteś też Polakiem, co wy tam robicie, co to się cyrki się tam dzieją, nie? Ja mówię, no takich pewno jest tam jeszcze nie jeden, nie? I wszędzie, ale no co ja mogę zrobić na to? Na tośmy sobie pozwolili. Pytanie, kto go jeszcze do tej pory tyle ukrywał i kto go windował, nie? Kto za tym jeszcze stał i kto z nurki pociągał. Ten człowiek sam siebie tam nie zainstalował, więc to jest taki teren głęboki. Ale na pewno to jest zwycięstwo. Pismo Święte jest jednoznaczne na ten temat. Ale pamiętam, w Szwecji pastor powiedział kazanie, mój przyjaciel pan Dokowicz to opowiadał, zrobił kazanie pastor o homoseksualizmie na tylko podstawie Biblii. Żadnych ocen jego, dobre, złe, tylko Biblii. Dostał 2 lata więzienia za bycia homofobem. 2 lata pastor. Dla mnie to święty człowiek, że miał odwagę wyjść i coś takiego powiedzieć. Dzisiaj nikt na Zachodzie nie powie homilii na ten temat, nie powie nic, żaden list nie zostanie wysłany, bo wszyscy są w potężnym strachu bycia oskarżonym. Czy wam to nie śmierdzi? Czy coś jest nie tak? Nie oskarżając ludzi, bo to są ludzkie czasami. Ja miałem homoseksualistów, którzy przychodzili do spowiedzi, a potem na modlitwę uwalniania i to byli ludzie, którzy płakali, nie chcieli. I wychodzili z tego. I było wspaniale. A cały czas musiał się już pilnować. To już jest niestety, nie? Jeżeli wpadłeś w wódkę, w alkohol, jeżeli wpadłeś w seksoholizm, to nie dość, że oglądasz strony pornograficzne i już cię to nie tyka. No tyka cię. Wpaść od razu można. To samo jest z tym. Więc potem jest to życie w celibacie. Życie z daleka od środków, które ci zrobią tą iskrę, która znowu w ciebie to wpadnie. Jest to ciężka walka, więc te poranienia zostaną. Nawet jeżeli to było demoniczne, to poranienie zostanie. To tak, jak ja bym ci złamał nogę,
to ja mogę już do końca życia. Noga mi się zrośnie po roku, bo już w tym wieku, ale do końca roku będzie mnie boleć, będę kuśtykał, może nie wiem, bo to już nie jest to. To już nie jest ta sama noga. Chociaż się może zrosnąć. To samo jest wewnętrznym życiu. Nie wiem, czy jasno to mówię, ale nie chcę tu rzucać nikogo, oskarżać, bo to jest temat tak dzisiaj śliski i trudny, ale ja, to co mówię, spotkałem się z tymi ludźmi i... Ale są ludzie wspaniali, którzy mają te tendencje, ale żyją w celibacie, żyją, nie robią tego, wiedzą, że to nie jest tak. I to są na pewno święci ludzie, prawda? Tak samo. Pytanie, na które będzie bardzo krótka odpowiedź. Czy będzie można nabyć nagrania z rekolekcji? Tak. I tak trzymać, nie? Dzień jak. Wszystkie informacje będą na stronie Bractwa. www.avemaria.pl www.bractwo-polski.pl. Strona jest w przebudowie, także cierpliwości. No i ostatnie pytanie. Czy trzymanie na półce kolanu jest profanacją? Przez katolika? Jeszcze nie słyszałem. Widziałem kiedyś u jednego proboszcza Buddę zamiast Matki Bożej. No to wiadomo, czym to było. Ale Koranu, no po co Koran trzymać? No? Ja myślę, trzymaniem wszystkich tych masek, wszystkiego, co przywozimy z Egiptu, gdzieś tam z Nairobi, z Kenii, różnych tych rzeczy, trzymanie Koranu, trzymanie książek okultystycznych, no nie, chyba nam nic nie daje. No po co trzymać Koran, jeżeli nie jestem tego wyznania? Ktoś ci dał Koran? Nie wiem, chyba ja widziałem Koran normalnie wydanie, no to nie jest demoniczne, no, że od razu coś ci się dzieje, ale nie widzę sensu trzymania Koranu w domu, przynajmniej katolickim. Znajdź Biblię i połóż ją na stole niż... Czy jeszcze jakieś pytanko? Jeszcze. Ja jestem w formie. Właściwości medialne u dziecka, teraz już osoby dorosłej, której rodzice zajmowali się okultyzmem lub kabałą. Sprawa jasna. Sprawa to jest albo do uwolnienia, albo do egzorcyzmu. Przeważnie ludzie, którzy mają jakieś nadzwyczajne ten, to pochodzi od złego, nie? Tak. Czy elektropunktura jest zgodna z nauką kościoła? Akupunktura to są te igiełki, nie? Gdzie się to wszędzie stosuje? Wierzymy w czakry? Sploty energetyczne, czakry hinduskie? Siostra by tu nam dała 2 godziny wykład. Jakbym powiedział, że to jest dobre, to bym nie wyszedł chyba. Siostra by mi tu... Na to pytanie czekałem i zakazuję odpowiedzi. Jakie świadectwo księdza, które najbardziej utkwiło w pamięci księdza w sposób egzorcysty? Pytanie. Czy zawarcie małżeństwa między kuzynami jest świętokradztwem? Tak. Najbliższy link to jest sprawa publiczna. Może być w drugiej linii zabezpieczenia. Puśćcie. Ja widziałem kuzynów, którzy chyba podstępem dostali jakąś zgodę, ale to była w pierwszej linii. Powiem wam szczerze, jak te dzieci widziałem, to wszystkie jakieś nienormalne. I to nie tylko nienormalne, że to wyglądało, ale duchowo, co tam się działo, to... Ale to wszystko było podstępem, nie? Gdzieś tam jakiś wujek, wujka, ksiądz tamtego, stryjka, kanclerz gdzieś tam gdzieś coś przybił, podpisał. No tak to wszystko można, ale to w świecie duchowym nie działa, nie? No i co z tego, jak jest nie tak? Do kościoła to rzadko kiedy, a jak przyszli, to no to szkoda mówić, nie? Także myślę, że lepiej nie próbować, nie? To są demony kazirodztwa. Są demony kazirodztwa i naprawdę
Znaczy te demony kazirodztwa to nie tylko, że ktoś się ożenił z kuzynem, czy tam wyszedł za mąż, ale bardzo dużo miałem, przestrzegam, bo miałem przypadki, gdzie ludzie tak się źle czuli, że nie wiadomo było, o co chodzi. I dochodziło do tego i mówię, czy masz brata, siostry, no tak, mam tam rodzeństwo, ale czy kiedy byliście mali, nie bawiliście się w doktora? A no tak, no to tam brat chciał mi tam to zaglądnąć, przeważnie nie, to mnie tam maca, wystarczy. Demony kazirodztwa, to jest wystarczy dotyk. Przez głupotę, nie? I potem dopiero żeśmy się modlili i zaczęło z trawy wychodzić. A potem były oczywiście seksualne problemy. To nie chodzi, że ta osoba była opętana, tylko to już było zniewolone i już było te tendencje były. Już właśnie też w stronę, albo jedną, albo drugą, albo homo, albo jakichś seksualnych spraw. A właśnie przez taki dotyk, nie? No ktoś powie, no to jest nienormalne. Ale właśnie, no mówię wam, przez jakieś bawienie się w doktora, gdzieś tam, zaglądanie, macanie, patrzenie, tam mieliśmy 7-8 lat, no głupia zabawa, głupie rzeczy. A jednak się stało, nie? I potem, kiedy wymieniliśmy demony, duchy świętokradztwa, tylko kazirodztwa, od razu się zaczęła jazda, nie? Także warto sobie przypomnieć te rzeczy. Oczywiście przyjeżdżę w konfesjonale. To jest bardzo ważne od 0 do 12 roku życia. Co tam się stało? I to są te nasze, często też niezawinione, przecież jesteśmy dziećmi, nie? Ale są to pokrzywdzenia przez rodziców, przez najbliższych, przez rodzeństwo. Znam przypadek, gdzie dwójka braci, no niestety, siostrzyczkę chcieli przebadać, nie? Ojciec włożył parys tam, gdzie nie trzeba, jak dziecko miało roczek. No są różne zjazdy. I to potem na całe życie. Szatan potem powiedział na egzorcyzmach, nie? Bo ten włożył jej tam palec, nie? I ja sobie wszedłem. Słuchajcie, ja tego nie wymyślam, no. My sobie nie zdaję sprawy. A potem dopiero 12 wzwyż, między 12 a 13 rokiem, a 25 to są już nasze zjazdy. No to wiadomo, jesteśmy w tym wieku, Pana Boga nie ma, rodzice są przymuleni, prawda? Ksiądz to idiota, kościół niepotrzebny, jeśli go wybierzmować i jazda na całego. No to jest ten czas, kiedy szatan dosłownie szaleje i chwyta. No co z tego, że się wybierzmuje? Co z tego, że to wiadomo, jakie są bierzmowania? Wszystko jest jakby złapanki z przymusu, bo trzeba ślub wziąć, prawda? Potem ich przecież w ogóle nie ma w tym kościele, bo tych nie obchodzi żadne dary Ducha Świętego. Dużo tej młodzieży. Więc to są takie od 0 do 12 i potem jest od 13 do 25. Rzadko kiedy gdzieś w przyszłości, bo to już potem te poranienia, to wszystko jest tak zrobione, że ludzie po prostu potem już mają 30 lat, 40, 50 i sobie świata nie mogą zbudować, nie? I chodzą do kościoła, wszystko w porządku, biegają nawet do sakramentów, spowiadają się, ale z czego? Czy to moja wina, że ojciec by mnie skrzywdził, czy matka, czy cioteka, czy wujek, czy ktokolwiek, że mnie odrzucili, że mnie wyrzucili, że... I to ja miałem ludzi, co mieli po 70-80 lat. I czasami, żeby nie pamiętali, dopiero przy modlitwie wyszło, że przypominali sobie, że tak się stało. Gdzieś tam był, pamiętam przypadek, na żniwach, wzięli dziecko jeszcze gdzieś tam w 50-tych latach do pola i zostawili w stogu siana i zapomnieli, nie? Poszli do domu, gdzieś tam popili, z dziecko zostało już sinę. Znaleźli go na drugi dzień. Myśleli, że umarło, to chcieli zakopać. Dziecko przyszło i potem był dramat. No, co wyobrażacie? No ale takie były czasy, nie? Taka świadomość. I potem z taką osobą miałem też do czynienia, nie? Potem jak doszło do przebaczenia mamie, tacie, to spazmów dostawała ta osoba. Ale to wszystko było duchowe, demoniczne, więc... Nie tylko psychiczne, psychologiczne, jakieś teraz wszystko się wymyśla, nie? A w sumie kręcimy się koło, jak karuzela dookoła jednej rzeczy, nie? Dlatego apel jest taki, że trzeba kapłanom otwierać oczy, trzeba biskupom otwierać oczy, no bo jak biskup jest nieświadomy, no to kapłani nie mogą i kółko się zamyka. Dlatego mniej intelektualizmu i mniej tych wszystkich rzeczy, a więcej tego, czego ja powinien być specjalistą. Od czego? Jestem maszynką do Eucharystii przy ołtarzu, z urzędnikiem. Ja powinien być specjalistą wysokiej klasy, dlatego ludzie cię szukają. I parodią jest, że szukają za granicą, czy u obcych księży tego, co powinni dostać u siebie. Prawda? Moim zdaniem.
czy ofiarowanie w myślach życia złemu duchowi jest paktem? Myślę, że nawet w myślach. Słuchajcie, wystarczy jedno głupie zobowiązanie. Nawet w myślach. Żadnych trzeba krwią podpisywać, czy jakiś umów robić. Wystarczy pisać maturę, wiesz, pomóż mi. Albo żebym tylko dostała tą pracę, nie? W myślach wystarczy. Ten tekst jest, on diabeł jak lew krąży. On tylko czeka, kiedy się mu powie tak. Otworzysz tą bramkę, furtkę, nazywajcie to jak chcecie. Myśl jedna też wystarczy. Właśnie ta głupota. Kiedy jesteśmy nieświadomi, o tym ci nikt nie mówi, więc skąd mamy być świadomi? Wystarczy jedna myśl i ktoś nie miał wyrzutów sumienia, że od razu ktoś już coś pomyślał, że jest opętany. To nie tak jest od razu. Ale można otworzyć bramkę, tą furtkę i kiedyś demon może to wykorzystać. To nie jest od razu opętanie. Demon nie słyszy, nie czyta w naszych myślach. Demon nie jest Bogiem, ale demon nas obserwuje. Proszę. Pan zawrze w myślach pomodlitwie. A, jeżeli o takie coś, tak, no. Jeżeli na przykład jest była opętana osoba i z tyłu siedzi ktoś, kto mówi różaniec zupełnie nawet nie ten. Nic nie mówiąc, tylko mówi w myśli, nie? Ja to widziałem. Jak ta osoba się zerwała i mówi, przestaniesz ty taka i owaka mi tam przeszkadzać z tyłu. Zerwała się i rzuciła się na tę osobę, nie? Ta druga osoba opętana. Nie zaczyta, po prostu... I to dopiero mnie świadomi, jak modlitwa w myśli, jaki to jest moc, nie? To jest to samo, co są te, ja zawsze mówię, te maszty radiowe. No przecież ktoś mówi, tam spromieniowanie, tam nie wolno chodzić, tam... No przecież nic nie widzę. Nic nie dzieje. No przecież stoi sobie masz, komu to przeszkadza. A jednak jest. Tylko trzeba mieć odpowiedni odbiornik, nie? I odpowiednie urządzenie. Tak samo jest i z demonem. On na przykład, jak ja, załóżmy, patrzę się na opętanego, to nie, że on wie, co ja myślę. Ale w momencie, kiedy zacznę się modlić w myśli, on wie. Taka jest potęga modlitwy. My sobie nie zdajemy z tego sprawy. Nawet tej myśli nie trzeba nawet szeptać. Przecież w myśli się też modlimy, prawda? Bardzo często się modlimy w myśli. To jest potęga i diabeł zaczyna szaleć, nie? Jakieś tak zacząłem mówić, ojcze nas myśli. I jak się zaczął rzucać? Przestań. A jak nic nie mówiłem? Cisza. Także tak to działa, nie? Jeśli w myślach pojawiają się bluźnierstwa dotyczące osób boskich, Jezusa, Maryi, a także słowa, cytuję, chrzęcie szatanem, to czy świadczy to opętanie? To ja myślę. Co myślicie? Dla mnie to nie ma wątpliwości. Jak zapanować nad... Bardzo interesujące pytanie i ważne. Jak zapanować nad dużym zmęczeniem i zasypianiem przy odmawianiu Ojca Świętego? Nie wynika to z niechęci, tylko mam wrażenie, jakby zły chciał mi przeszkodzić. Czego jest... No może być pewno i wiele rzeczy, ale... Jeżeli się modlimy, czujemy się w ogóle w życiu ospali, jeżeli cały czas nam głowa leci, szczególnie w kościele i ten, jest to w tej dziedzinie oczywiście jeden znak, że tobie są przyczepione demony śmierci. Demony śmierci powodują to, że człowiek jest ospały, że ziewasz, że zasypiasz w kaplicy, zasypiasz na mszy świętej. W ogóle nie tylko w kościele, ale w ogóle człowiek się ociężały i to ani ciśnienie krwi, ani cukier, ani wszystko jest w normie, a człowiek bez przerwy jest źle się czuje, nie? Więc to, co ja wiem, to, co mi mówili inni, to są demony śmierci. Czemu? Czy to jest gdzieś z rodziny? Czy to jest z miejsca? Czy rzeczywiście
aborcja, czy cokolwiek stało. Czy ja na przykład, ile razy miałem sytuacji, gdzie na przykład osoba nie wiedziała, że jej własna mama popełnia aborcję. Przecież tym się chyba rodzice nie chwalą, nie? Więc nie wiedziała. Ja mówię, dowiedz się, no ale jak się mam dowiedzieć? Albo matka nie żyła, albo mi nie powie. Ale mówię, wiesz co, masz babcię, masz ciocię starszą, popytaj się. Przecież ludzie wiedzą, nie? W rodzinie. I w 100%, 99, żebym nie przesadził, okazywało się, że tak, że albo kiedyś była aborcja, albo nawet wystarczy, że było poronienie, bo są demony śmierci też przyczepione. Więc już nie mówię o śmierci na przykład kogoś w rodzinie, o jakiejś rozpaczy, o wypadkach, o czymkolwiek, więc to jest szeroki temat, ale na pewno jest to jakieś... ja pamiętam raz tak mi się wydarzyło, też mi się do różne rzeczy przyklejały i też byłem i mówię, co mówię, nie mówię zdrowaś Maria, mówię, to mi się spaczy strasznie. I mówię do kogoś, mówię, weź pomóc się nade mną. Ej, słuchajcie, jak ręką odjął, nie? Jak ręką odjął? To się różne rzeczy przyklejają do człowieka. No niestety, w tej brudnej robocie było strasznie. Jak ręką odjąć nagle? Moja głowa zupełnie ta gramy po trzech kawach, nie? Nagle człowiek zaczyna biegać, latać, myśli. Co niesamowite rzeczy, ale takie są prawdy, więc warto o tym wiedzieć. Czy to podlega egzorcyzmom? Nie, nie, modlitwy uwolnienia. Wszyscy ludzie chcą wszystko egzorcyzmu. Albo egzorcystów, albo egzorcyzmy. Egzorcyzmy to jest opętaniec człowieka. To jest już operacja. To już jest ciężka sprawa. 90% ludzi, którzy szukają egzorcysty, to są powinni modlitwy uwolnienia, które powinny być wykonane przez kapłanów z parafii. Zobaczcie, nie byłoby tego szukania, jeżdżenia, kolejek, gdyby to robili lekarze pierwszego kontaktu. A kto jest lekarzem pierwszego kontaktu? Ksiądz wasz. Ja jestem, załóżmy, no nie chcę się, ja jestem na przykład profesorem, gdzieś tam siedzę w Krakowie, Warszawie, gdzie już rzeczywiście jest operacja, jest klinika, gdzie jest potrzebne, to się robi, ale normalni lekarze. Przecież nie idziesz z grypą do profesora na klinice, prawda? Czy z jakimś tam swędzeniem pięty, ale idziesz do swojego lekarza. A jak on nie wie, odsyła cię dalej. Tak to powinno działać duchowo. No, a tak nie działa, no jak wiemy. I dlatego jest to, co jest. Nie chodźmy, nie ganiajmy za egzorcystami, bo to nie o to chodzi. No i teraz już ostatnie pytanie. Czy można egzorcyzmować wodę na odległość? Bo ktoś mówi, że zostawił wodę, bo oliwę, sól i wszystko w samochodzie. Przypomniało, że zanim przed Piotrkowie mi się przypomniało, pamiętam, jak byłem dzieciakiem, to te wszystkie kaszpirowskie i inne działały. Nie siedział tak jeden w telewizji, w tym dworzach, a wszyscy przed telewizorem szklanki ustawiali i przemawiali. Do tej pory nie potrafię zrozumieć, jak ludzie mogli tak coś wierzyć. Dlatego to jest chyba tak jak sam pamiętam, nie działa mi odległość. My zawsze jak święcimy, to jest, jak to ładnie ojciec nazwał, sakrament kropelki, tak? To, że jak się święci tam jajka czy coś, to czy tu padła kropla? Nie, jak nie, to nieważne. To nie o to chodzi. Oczywiście fajnie jest wizualnie, jak to jajko pływa w tej wodzie święconej, ale to zobaczcie, jak na przykład jakiś sanktuariak święcą. No też tylko tak święcą, prawda? No przecież niemożliwe jest, żeby szli po całej tam gdzieś olbrzymiej placu i wszyscy... Liczy się intencja. Czy jak ksiądz konsekruje wino na ołtarzu, to nie można powiedzieć, że jest konsekrowany wszystkich monopolowych w Częstochowie. więc to jest intencja, że na przykład ja mówię, moją intencją, tak jak ja dzisiaj rano, mówię, jest egzorcyzowanie tej wody, która jest tu, nie ta do picia, co jest już nawet w ganku tu gdzieś tutaj, czy gdzieś tam w zakrystii, tylko tej, co się tu przynieśli, tej soli, co tu jest przyniesiona, tego oleju, co tu jest przynoszonego, to jest intencja, prawda? I ja w ten czas modląc się to robię. A na odległość to raczej nie. No też mogę przez całe jezioro zrobić. Ale co można robić? Można egzorcyzmować sól. Sól nie na odległość, ale w dużej ilości. Ja na przykład raz jak byłem w Stanach i to było przed...
To było też Halloween, ale to jeszcze było właśnie przed świętami Boże Narodzenia. I mówiliśmy do kapłanom, mówię, wykorzystajcie to, bo idźcie tam, gdzie jest ten takie hałdy, gdzie gromadzą na, sól na zimę, bo tak akurat było w tych częściach Ameryki, gdzie zima jest. I niech ksiądz tam idzie i niech egzorcyzmuje tą całą sól. Jak wezmą potem na te samochody, to cały parafię wam obsypią, nie? I to powiedziałem też kapłanom w Rzeszowie. Mówię, słuchajcie, bo akurat miałem rekolekcję za kapłanom, mówię, słuchajcie, wody tak nie można. Nie można całej wody w sklepach, wszędzie, to nie wolno. Ale sól słyszałem, że można, to nie jest moja mądrość. I mówię, idźcie do tych depo, gdzie trzymają, wiecie, gdzie tam, w tej miejscowości i jak będzie lód, to wam tak wszystko egzorcyzmują, nie? Oni byli zachwyceni tym pomysłem. Więc tak, taką formie mogę powiedzieć, nie? Ja nie przeczę, ja po prostu nie wiem. Ja nigdy tego nie robię. Wiem, że kiedyś modliliśmy się w Anglii za kogoś, kto był w Paryżu i został no, jak to się nazywa, w Duchu Świętym. Spoczynku w Duchu Świętym. Nawet spocznięty w Duchu Świętym, nawet nie wiem, ale myśmy specjalnie modlili za tę osobę w danym miejscu, w danym punkcie i ta osoba przewróciła się, wezwano ambulans, a okazało się, że więc Duch Święty działa na odległość, nie? Modlitwa działa na odległość. To nie ma dla Pana Boga i to jest najpiękniejsza rzecz. To, co wam mówiłem o tym chłopaku. Ja byłem w Medjugorje, on był w Anglii. Został uzdrowiony. Gdzie żył, a gdzie Krym? On w ogóle nie był, przecież nie mógł jechać ze mną w ten czas, co był uzdrowiony, prawda? 21 maja, a jednak był. I dla mnie dopiero się oczy miejsca kapłanowi otworzyły, jaka jest potęga modlitwy na odległość. To nie, internetu nie ma takiego żadnego szybkiego, nie? Żadnych środków przekazu. Jaka jest szybka modlitwa i działanie? To jest tak przepiękna rzecz, modlitwy na ten, ale święcenia tak to ja nie wiem. Ja mówię, że nie, tylko... Dobrze, ale...